w znaleziony sposób jak dzisiaj, no to mówię, cieszymy się chociaż, że jeden punkt jest. Nie? Nie, no bardzo mocno się pokłóciliśmy w szatni, bo ja mówię, ja cenię tych chłopaków, szanuję ich. Powiedziałem, po was to są magistrowie, fakultety i tak dalej, tylko ja dzielę piłkę nożną na dwa poziomy inteligencji. Prywatny i piłkarski, a piłkarską jesteśmy debilami. Nie? Może to zabrzmi ostro, brutalnie, no ale tak trzeba to powiedzieć. My jesteśmy debilami piłkarskimi. Jako ludzie debile, ale piłkarz geniusze. My mamy fajnych chłopaków, inteligentnych, AWF-y, studia, farmaceutyka, ale na boisku widać, że jesteśmy piłkarskimi debilami. My się pompujemy i cudujemy i krzyczymy. Są zawsze winni trenerzy, przeważnie działacze, bo czegoś tam nie obiecali, a co oni reprezentują, no to jest drama, tak jak dobrze Piotrek zauważyłeś. No, jest chłopak, który 2 lata uczył się w pierwszoligowym Grodzisku i on ma 8 głów z jakimś tam trampkarzem 16-letnim i 8 głów on to przegrywa. Nie? Podać na 10 metrów jest problem, rzut z autu jest problem. No, nasze granie dzisiaj to tylko trzeba przeprosić kibiców. Wstydzę się za swoją drużynę, wstydzę się za nasze tu rzeźbienie. Na pewno musimy jeszcze te 2 mecze do końca dograć i będziemy bardzo długo rozmawiać z Waldkiem Damcem, który na pewno też jest załamany, no, i zawiedziony tym, co my tutaj prezentowaliśmy.